Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj, czekajcie, tylko spojrzę, czwartek, 29 grudnia, nie ma dzisiaj żadnego specjalnego dnia. W sensie w tym takim kalendarzu, który mam, gdzie mam napisane o różnych dziwnych świętach, nie było dzisiaj żadnej zmianki o niczym szczególnym, więc będzie dzisiaj po prostu czwartek. Ale w sumie to jest dzisiaj bardzo wyjątkowy dzień, bo jest dzisiaj któryś tam dzień, który to będzie, poczekajcie, w niedzielę były święta, czyli potem jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty chyba. Czwarty dzień w oktawie Bożego Narodzenia. Co chcieć więcej w ogóle? Jakie nam inne głupie święta potrzebne, jak mamy oktawę Bożego Narodzenia? Wiecie, o co chodzi w oktawie w kościele? Oktawa, kościół traktuje oktawę, czyli te 8 dni po danym święcie, tak jakby to ciągle było to święto, czyli dzisiaj jest Boże Narodzenie. Naprawdę, to nie jest udawanie w kościele. Dzisiaj w kościele jest Boże Narodzenie, ciągle. Tak będzie jeszcze do 8 dnia oktawy. To jest w ogóle przesuper. No to świętujmy Boże Narodzenie. Czołóweczka, lecimy! Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni. Czekaj, coś mnie tutaj zasędziało. Mamy dzisiaj czwartek, mamy dzisiaj ciekawostkę. Będzie to ciekawostka. Mam takie, kochani, jakieś wrażenie, że albo ta, albo bardzo podobna ciekawostka była pewnie 1500 odcinków temu. Wiecie, że tych odcinków już było po prostu miliard. Najpierw tam było ileś tam, wiecie, tam setki tych odcinków 6 rano, wcześniej jeszcze jak 5 minutek, to się jeszcze 5 minutek, teraz te wstawaki, tego już mamy tam ponad parę tysięcy. Więc może to kiedyś było, może ktoś pamięta. Nie wiem, czy są tacy, chyba są tacy, bo też kiedyś pisaliście, którzy obejrzeli wszystkie. Właśnie, przyznać się, kto obejrzał wszystkie jeszcze 5 minutek, kto obejrzał wszystkie 6 rano i kto obejrzał wszystkie wstawaki. Po prostu medal dla was. Ja sam bym nie dał rady, ale wy widocznie dajecie. Więc może to było, jak było, to wybaczcie. Już wam czytam, w sensie, bo nie chcę pogubić danych, chociaż nie ma za wiele, ale ja mam słabą, ulotną pamięć. Waran z Komodo. To jest chyba jakaś Japonia, bo mnie się Komodo kojarzy z Japonią. Mogę się oczywiście mylić, ale waran z Komodo jest taki znany, bo potrafi być bardzo szybki. W sensie, wiecie, jak spotka jakąś taką tam swoją ofiarę, potrafi bardzo szybko do niej uderzyć, aczkolwiek ma bardzo krótkotrwałe to takie szybkościowe działanie, więc nie może jej długo ścigać i tak dalej. I się wycwanił, bo ma pewien sposób, mianowicie on atakuje takie młode gnu, to są takie chyba te antylopy takie, nie? Antylopy w Japonii? Nie wiem, no znajdziecie sobie dane, jak potrzebujecie. Gryzie je, te antylopy, ale nie zabija, nie ma takiej siły też, żeby ich zabić. Ale okazuje się, że ma w swoim jadzie tyle bakterii, że ta po prostu antylopa choruje. Jest w stanie tak ze 2 tygodnie ta antylopa jeszcze żyć. Ten waran ją śledzi, ona się robi coraz słabsza. No i w końcu ona po prostu pada taka, wiecie, bo już nie ma sił. I on wtedy na luzaku, wiecie, podchodzi już bez żadnego śpieszenia się i mówi: mam cię, kochana. No i ją zabija i ją zjada. Straszny w ogóle jest ten waran. Co to za pomysł w ogóle jest, żeby takiego warana wymyślić? Pan Bóg na pewno ma na niego jakiś pomysł, ale ja go trochę jeszcze nie czaję. A to też dlatego, że świat jest nie taki, jak Pan Bóg wymyślił. Dobra, nie o tym miało być. Kani, to jest bardzo ważna duchowa prawda. Kani, zły nie zawsze działa tak. Czasem tak działa rzeczywiście, że jednym skokiem, jednym takim, wiecie, ukąszeniem po prostu próbuje nas zabić całkowicie, nie? Wiecie, rozwali komuś małżeństwo, przyjdzie jakaś choroba i po prostu człowiek ma całe życie rozwalone. Jakiś dramat, jakaś tragedia, śmierć kogoś bliskiego. Tak, są takie czasem działania złego, to są takim, wiecie, jednorazowym skokiem takim, które nas zabijają. Ale kochani, zazwyczaj zły tak nie działa. Dlatego, że on nie ma też takich sił. Dlatego, że jest Pan Bóg i on nie może tak działać. Dlatego on zazwyczaj działa trochę tak jak waran. Czyli kochani, ukąsi nas. Czyli kąsi nas jakąś pokusą, kąsi nas jakimś małym złem, kąsi czymś, co mówi: słuchaj, to jest takie drobne zło tam, no przecież to nie jest niewierność, możesz być, chociaż to jest tylko takie delikatne, każdy ma prawo do czegoś takiego. Tylko że to po prostu wsącza w nas jad i to nas pomału przeżera. I jak już jesteśmy, kochani, osłabieni, nie ma w nas łaski, oddalamy się od Pana Boga coraz bardziej, nie? To kochani, zazwyczaj my to widzimy dopiero po fakcie z daleka, nie? Kiedy widzimy, jak krok po kroku się osłabiała nasza dusza, osłabiało się nasze bycie z Panem Bogiem. I w końcu jesteśmy w takim miejscu, gdzie już ani z Panem Bogiem nie jesteśmy, ani nie mamy nadziei, ani w dobru nie jesteśmy. Zło nas przeżera i wtedy on po prostu przychodzi i jest po robocie, nie? Kochani, szatan działa często jak taki waran. Strzeżcie się tych takich małych ukąszeń. Myślcie sobie, znaczy nie myślcie sobie, no przecież on mi nie urwał nogi, przecież tylko to było takie lekkie ugryzienie. I to dlatego Kościół mówi również o grzechach lekkich, nie? Nie po to, żeby wariować na ich punkcie, ale żeby ich nie lekceważyć, bo one mogą być początkiem takiej choroby, która cię po prostu w końcu unieszkodliwi, wtedy zły cię zeżre. Wszystko jak złoto. On jest jak waran. Nie dajmy się tak brać jak ta bidna antylopa gnu.
Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejne spotkanie grudniowe. Zostały nam jeszcze dwa grudniowe spotkania i będzie nowy rok. Chyba tyle, zawiesiłem się na sekundkę, przepraszam. Widzimy się jutro w kolejnych wstawakach. Ściskam was, pięknego dnia wam życzę, bardzo was pozdrawiam, błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa, pa.